Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będę wam opowiadać o pierwszy trimester, pierwsze 12-13 w sumie tygodni ciąży. Ja się dowiedziałam, jak byłam w ciąży w czwartym, piątym tygodniu bardzo wcześnie, bo nawet kilka dni przed czasem, kiedy miałam dostać miesiączkę. I no chciałam po prostu wam opowiedzieć, jakie leki biorę i takie tam inne rzeczy, też jakie mam cravings, zachcianki, jakie mam objawy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię oglądać takie filmiki i dlatego stwierdziłam, że dla was też to nagram. Też mieliście bardzo dużo pytań, jak ogłosiłam, że jestem w ciąży, szczególnie jeśli chodzi o leki, to może od tego zacznę. Ale też chciałam powiedzieć, że przez to, że te leki działają na mnie, to nie muszą działać na ciebie, że wszystko, wszystkie leki, wszystkie witaminy, wszystko co biorę, to jest pod kontrolą lekarzy. A ja też mam wyjątkowe, czy nie każda osoba ma taki przypadek jak ja. Nie wiem, czy wiecie, jak wiecie, czy nie wiecie, ja przed urodzeniem Matydy poroniłam dwa razy. Wtedy wykryli, że mam jakieś tam problemy genetyczne. Znowu już po polsku nie powiem wam, co to jest, bo źle to wypowiem i tak dalej. No i po tych badaniach genetycznych podobno to jest bardzo... bardzo częsty taki przypadek, tak mi pani doktor powiedziała. No i to moje leczenie jest pod tym, plus pod tym też biorą pod uwagę, że ja mam problemy z tarczycą, mam nadczynność tarczycy i w Kanadzie mi jakby wypalili tarczycę jodem i mam nieaktywną tarczycę. Ja biorę leki codziennie, jak jestem w ciąży, to tym bardziej. Nawet mieliśmy trochę taki, czy ja się przestraszyłam w dziewiątym, dziesiątym tygodniu, jak zrobiłam badanie krwi, a to wyszło na to, że mam bardzo złe wyniki tarczycy. Norma dla kobiet w ciąży chyba jest do 2,5, a ja miałam 14,5, to musieli mi od razu zmienić dawkę, już wszystko jest w normie. Ale to wszystkie wskaźniki są jakby, wszystkie moje problemy zdrowotne są dlatego, jakie biorę leki. Dobra, ale już wam mówię. Ja teraz biorę Clexan, Acard, mam to wszystko, mam zapisane też notatki, bo ja mam pregnancy brain i ja się śmieję z tego, że to jest it's a thing, że naprawdę to jest, że nawet w rozmowie z Johnem czy ze znajomymi to zatrzymuję się i tak, ojejku, nie pamiętam, co miałam powiedzieć, czy co chciałam powiedzieć. No i dlatego spisałam sobie notatki, żeby nic nie zapomnieć. No to Clexan, Acard, luteina, co jest po angielsku się mówi progesterone, witaminy, takie prenatal vitamins, suprenatalne witaminy, i kwas foliowy. Prenatalne witaminy, mam tylko dla was uwagę, że wszystkie się nie równają. Jak byłam u pani doktor, to ona mi powiedziała po prostu, które ona mi zalecała. Tym bardziej jak byłam jak miałam te problemy z tarczycą, to on mi zalecił prenatalne witaminy z tranem i z witaminą D. To też jakby jakieś tam marki polecił mi, że akurat dla kobiet z problemem z tarczycami, że to jest lepsza. Nie znam za bardzo się dlaczego, ale słucham się lekarzy, bo oni wiedzą najlepiej w takich sytuacjach. No, jeśli chodzi o całe te leki, to zanim jak już wiedzieliśmy, że chcieliśmy zajść w ciążę, to ja już zaczęłam brać tą luteinę, ten progesteron, i też w trakcie cyklu Clexan, Acard i tak dalej. No ale też, jak mówię, trzeba iść do lekarza, niech lekarz wszystko wytłumaczy, czy to jest jakby leczenie dla ciebie, dla każdej osoby. Dobra. No i przez to on tak naprawdę, przez tą luteinę, bo też będzie pytanie, czy przytyłam? Tak, przytyłam, już chyba widać na buźce, że mam bardzo, bardziej taką okrągłą buźkę niż miałam.
Ale ja już przytyłam, bo ja brałam tą luteinę przez miesiąc, zanim jakby my się staraliśmy 2 miesiące, to jest bardzo krótko, nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko się trafi i po prostu bardzo się cieszymy, ale to jest takie trochę przerażające, że tak szybko, bo wiem, że z Matyldą to nam trochę dłużej zajęło. No i ja po tej luteinie to przytyłam. Niektóre kobiety, co czytałam w internecie, bo jak rozmawiałam z moją panią doktor, to ona powiedziała, no niekoniecznie byś przez to przytyła, ale może, ale jak czytałam w internecie, jeśli chodzi o progesteron, to tak, trochę, czasami kobiety po prostu tyją po tym, no i ja jestem jedna z tych, która przytyła. Ja przytyłam przez te 2 miesiące około 2 kg, plus przez ten pierwsze teraz 8 tygodni tak z 3 kilo. No to od momentu, co chcieliśmy zajść w ciążę, to łącznie przytyłam 5 kilo. Ja to czuję, widzę i się niekomfortowo czuję z tym wszystkim, ale that's okay. Schudnę po ciąży, staram się o tym nie martwić. Chciałam, nie wiem, tak sobie wyobrażałam, że ta druga ciąża, że tak 10 kilo przytyję, może 15, bo z Matydą przytyłam 20. Bardzo ciężko mi było schudnąć potem, ale stwierdziłam, nie będę się tym martwić. Najważniejsze teraz jest zdrowie Didzi i moje zdrowie, i to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebym jadła zdrowe rzeczy i się dobrze odżywiała i się dobrze czuła. No, a propos dobrego się czucia, teraz czuję, że będę trochę narzekała, ale pamiętajcie, że pod tym narzekaniem to jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Ja codziennie wstaję i czuję się taka po prostu grateful, że mam, że no jestem w ciąży i mogłam zajść w ciążę i no po prostu no naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że przez to przechodzę. Ale moje objawy się pojawiły w sumie chyba dzień po zajściem w ciąży, bo od razu się źle czułam, od razu byłam zmęczona i w sumie od razu wiedziałam, ja wiedziałam chyba 1,5 tygodnia przed tym, z kilka dni przed zrobieniem testu to podejrzewałam mocno, że jestem w ciąży albo jestem chora, i po prostu od razu czuję się, jak mówię, padnięta, takie zmęczenie, jakbym przebiegła, nie wiem, 20 kilometrów. Hormony mi też wahają i strasznie dużo płaczę. I płaczę ze szczęścia i ze złości i po prostu, no jak mówię, że to jest przerażające. No i mdłości i wymioty. W Grecji to czuję, że połowę czasu byłam w toalecie. I też po prostu to zmęczenie to jest dla mnie najbardziej przerażające, bo bym mogła w sumie cały dzień, całą noc spać, tylko wstawać, żeby coś zjeść i potem pójść spać. I to jest bardzo ciężko, szczególnie jak człowiek pracuje, nagrywa na YouTubie, edytuje, no i nie mówiąc oczywiście o najważniejszym rzeczy, że ja już mam rodzinę, że mam Matyldę, no i Johna też. I tak no ciężko to wszystko jest pogodzić, jak się tak słabo czuję, czułam i tak dalej. Tutaj przez jakiś czas John mi pomógł w tym, że ktoś przychodzi raz na kilka tygodni i pomaga nam sprzątać mieszkanie, co jest super. I to nam strasznie pomogło. Też jeśli chodzi o jedzenie, to my mamy tutaj super taką knajpkę i tam kilka razy, gdzie podają takie domowe obiady, takie domowe, ale takie nie na przykład schabowy, ale schabowy też jest, ale bardziej różne tam sałatki i tak dalej. I takie zdrowsze rzeczy, placki są bardzo dobre, które tam ogarniają.
I tam często, może nie często, ale tam raz na jakiś czas zamiast gotować obiadu, to nam pomogło, że po prostu od nich zamówiliśmy. No i czuję, że takie rzeczy, które nam pomagają w tym czasie, to jest super. Dobra. Kolejny taki objaw, co mnie przerazi, już zapomniałam o tym i też to miałam z Matyldą, to są sny, które mam. A sny, koszmary, po prostu wszystkie moje dreams są takie prawdziwe i takie, że ja się budzę i muszę pomyśleć, czy to było prawdziwe, czy nieprawdziwe, co się dzieje. I naprawdę niektóre są takie koszmary, że nie wiem, co się dzieje. Niektóre takie fajne sny, niektóre mniej fajne, ale naprawdę to też jest taki jeden objaw, który zapomniałam, miałam to z Matyldą. I co jest dziwne jest, ja normalnie, jak nie jestem w ciąży, to pamiętam te sny, a tutaj budzę się i to przemyślam i dwie minuty później już nie pamiętam, co mi się śniło. Ale naprawdę bardzo takie ciekawe i nawet powiedziałam żonowi, że powinna mieć notatnik obok łóżka, żeby sobie notować, o czym to jest, bo niektóre by były bardzo fajne filmy z tego zrobić, czy cokolwiek, bo naprawdę bardzo ciekawe takie tematy. No i to są, jeśli chodzi o objawy, no i takie zachcianki, z Johnem chcemy nagrać i nagramy taki film, jeśli chodzi, że John nie, moje zachcianki w ciąży, ale jeszcze troszeczkę chcemy poczekać, ale najbardziej mam zachcianki na słone rzeczy, z Matyldą to były słodkie rzeczy, pączki, drożdżówki i tak dalej, to ja bardzo lubię drożdżówki, to zjadam każdego dnia, ale tutaj, ale z Matyldą po prostu miałam taką ochotę, a tutaj mam ochotę na słone rzeczy, właśnie ogórki małosolne, a nie kiszone, tylko małosolne i specyficznie małosolne, takie, wiecie, takie, gdzie dopiero wstawili do tej wody i takie są prawie, jeszcze w sumie ogórki, ale uwielbiam takie, serek nie wiejski, tylko taki śmietankowy, no i jak mówię, takie bardziej popcorn, takie słone rzeczy, ale nie aż takie niezdrowe. No i też cytrusy. Pomelo bardzo, bardzo mam ochotę na pomelo. Jabłka właśnie, warzywa, ale nie sałaty. Co jest też dziwne, ale też miałam to z Matyldą, że myśl o sałacie jako sałata, to nie. A pomidory, papryka, te wszystkie składniki oprócz samej sałaty, to super, ale nie sama sałata, nie wiem dlaczego, ale tak nadal mam. No, dobra, kolejną rzecz, o którą chciałam wam po prostu też pokazać, są kilka produktów, które bardzo mi pomogły w ciąży i na przykład żałuję, że tego nie miałam z Matyldą, bo tutaj akurat mi bardzo pomogły. Pierwsza rzecz to jest taki, jak miałam takie bardzo silne mdłości i szczególnie w samolocie, czy jak jedziemy gdzieś samochodem, czy w autobusie, bo też miałam taki przypadek, że w autobusie tak się źle poczułam, że musiałam na następnym przystanku, po prostu wyskoczyłam z autobusu i no i musiałam w śmietniku, wiecie, to było takie, po prostu taki koszmar. Dobrze, była taka pani, powiedziała, ha, widzę, że pani prawdopodobnie jest w ciąży, a mi tak trochę pomogłam, ale jakiś wstyd, to był jeden z gorszych moich momentów. No, ale od tamtego momentu mam w torebce taki lizak, to jest lizak dla dzieci, czyli już od trzeciego roku życia, lizak na choroby lokomocyjne. I to się, jakby film nie jest sponsorowany, to jest tylko rzeczy, które mi pomogły. No i ten lizaczek się nazywa Spoko Loco. Są właśnie takie lizaki, cukierki, też dostałam od koleżanki cukierki takie imbirowe, które bardzo mocno po prostu mi pomogły, jeśli chodzi o te źle poczucia. Kolejną rzecz, którą bardzo się cieszę, że kupiłam, to jest od pani
od mamy ginekolog, Roger Publishing, ten segregator, jestem w ciąży. Powiem wam szczerze, że po prostu znalazłam w aptece, zastanawiałam się, czy kupić, i dużo osób mówi, że a przy drugiej to niekoniecznie, ale bardzo się cieszę, że kupiłam, bo jedną rzecz, co mi zawsze przeszkadzało, że miałam tą teczkę i to wszystko było w tej teczce i wszystko się walało i było wszędzie, i myślę, że to też będzie fajna pamiątka dla dziecka, dla drugiej dzieci, jak dorośnie i zobaczę te wszystkie właśnie zdjęcia USG i tak dalej. Nawet sobie pomyślałam, że muszę wygrzebać Matyldę stare zdjęcia USG i zrobić jej taki taki scrapbook też, żeby miała taką pamiątkę. Nie wiem, czy to bardziej dla mnie, czy dla Matyldy, ale żebym ja też miała taką pamiątkę. No i tutaj są wszystkie dokumenty. O, coś, co nie powiedziałam jeszcze w trakcie filmu. Mówię wam, pregnancy brain. To jest, ile razy ja miałam USG zrobione do tej pory. Miałam USG zrobione w 6 tygodniu, żeby potwierdzić ciążę i zobaczyć, czy ciąża jest prawidłowa i bije serduszko i tak dalej. To było w 6 tygodniu ciąży. Potem miałam poczekać do 12, ale jak wróciliśmy z Grecji, to z Johnem stwierdziliśmy, że zrobię kolejne USG, żeby sprawdzić, czy wszystko jest nadal ok. Ja się trochę stresowałam. Też chcieliśmy powiedzieć rodzicom i po prostu chciałam się upewnić, że wszystko jest ok. I to było tak 9,5 tygodnia. No i wszystko było dobre. Teraz miałam w 12 tygodniu ciążę i to było to jakby badania genetyczne. Też miałam test PAP, bo już skończyłam 35 lat i tak dalej. No i teraz będę miała w 20 tygodniu ciąży kolejne USG i wtedy się dowiemy płeć dziecka, no czy dziewczynka, czy chłopczyk. Bardzo się cieszę, bo też dużo z was się pyta, czy już wiemy, czy już wiemy, jeszcze nie wiemy. A nawet ktoś się pytał, a to będzie dziewczynka, tak nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wiemy. No myślę, że nie wiem, może zrobimy jakiś konkurs czy coś, czy zgadnąć, a czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. No ale produkty, to mamy to, ten segregator, który jest super, i ostatnia rzecz, którą chciałam wam pokazać, to jest aplikacja. Ja mam kilka takich aplikacji, jeśli chodzi o baby, ale ta aplikacja mi się najbardziej podoba i to się nazywa po angielsku What to expect when you're expecting. Nie wiem, czy jest, na pewno jest jakaś wersja po polsku, mi akurat jest łatwiej czytać po angielsku. I to jest co tydzień mówi rozmiar dziecka, jak się dziecko rozwija, na przykład tutaj, że dziecko jest właśnie pomarańczka, no i też można zmienić zamiast pomarańczki, to może być jakby inny przedmiot, a tutaj mówi, że jest baseball, czy jakby też jest takie, że 80, 90 lata to jest taka guma hababa, taki jest rozmiar, no i jakby po prostu takie fajne, nie wiem, takie fun facts i ciekawostki. Też codziennie mają jakieś tam nową informacje, jak warto spać, i takie tam, nie jak warto spać, czy bezpieczne pozycje do spania, nie wiem, różne są artykuły i bardzo, powiem wam szczerze, że chętnie wchodzę i sobie codziennie czytam w tej aplikacji. Może wy macie jakieś ulubione produkty, aplikacje, cokolwiek na ten pierwszy trimester, jestem bardzo ciekawa, dajcie znać w komentarzach albo poniżej, albo w zakładce community, bo myślę, że to jest fajne miejsce, żeby właśnie podzielić się tą wiedzą, jeśli chodzi o te produkty. Też ciekawa jestem, czy mieliście podobne objawy, tak jak ja, czy mieliście trochę inne. No i tutaj chyba zakończę ten filmik. Aż tak długo nie chcę zajmować wasz czas, bo wiem, że na pewno macie bardzo dużo do zrobienia. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i Dzidzia. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!